Chciałbym skupić się na pewnej cząsteczce zwanej rodopsyną, która umożliwia nam widzenie światła. Tytuł tego wykładu brzmi: dlaczego rodopsyna widzi światło? I można to interpretować dwojako. Dlaczego rodopsyna widzi światło i dlaczego rodopsyna widzi światło? I postaram się Państwu odpowiedzieć na oba te pytania. Rodopsyna jest tak zwanym receptorem GPCR, czyli G-protein coupled receptor, czyli związanym z białkami G. Białka G pośredniczą przekazywaniu sygnału, w tym przypadku sygnału pochodzącego z zewnątrz, jest to kwant światła. I są zbudowane wszystkie receptory z rodziny GPCR bardzo podobnie. Składają się właśnie z 7 helis. Helisy te możemy zobaczyć na tej animacji. Są one pokolorowane różnymi kolorami. Pierwsza helisa niebieska i tak dalej do helisy 7 czerwonej. Widzimy, że te helisy nie są prostopadłe do błony, która jest niewidoczna tutaj, żeby nie zaciemniać rysunku. Część dolna i część górna nie są pokolorowane. To nie są helisy. Część dolna jest częścią zewnątrzkomórkową, część górna częścią cytoplazmatyczną. Tam, gdzie białko G oddziałuje z receptorem, jest przekazywany sygnał na to białko G i tam, gdzie rodopsyna oddziałuje z innymi białkami. To, co widzimy tutaj, takie łańcuchy, są to łańcuchy palmitylowe, bardzo hydrofobowe, które służą do zakotwiczenia rodopsyny w błonie. Proszę zobaczyć też pewne kuleczki czerwone i niebieskie. One oznaczają naładowane aminokwasy. One są obecne w części zewnątrz komórkowej, w części cytoplazmatycznej, natomiast nie ma ich w części transmembranowej. Część transmembranowa musi być bardzo hydrofobowa. Przejdźmy teraz konkretnie do tkanki zwanej siatkówką. Tam właśnie umieszczona jest rodopsyna. Rodopsyna umieszczona jest w komórkach zwanych komórkami pręcikowymi, a konkretnie w zewnętrznej części tych komórek. Widzimy, że te komórki posiadają również inne części, część wewnętrzną złożoną z jądra i innych części typowych dla komórki i dużej synapsy, dzięki której ta komórka kontaktuje się z innymi komórkami nerwowymi, a jest ich bez liku w siatkówce, na przykład komórki horyzontalne, Millera, makrynowe, bipolarne czy zwojowe, i tak przetworzony sygnał dopiero dociera do mózgu. W siatkówce istnieją też komórki zwane czopkami. Występują tam substancje bardzo podobne do rodopsyny, również złożone z 7 helis, i występują tam tak zwane barwniki umożliwiające nam widzenie. Barwniki nazywamy barwnikami czerwonym, zielonym i niebieskim i umożliwiają nam widzenie tych kolorów. To mózg składa je we wszystkie inne kolory, kolory tęczy. A gdzie pada światło? Okazuje się, że światło pada z dołu, poprzez warstwę komórek neuronalnych, i wydaje się, że to nie jest takie ważne ewolucyjnie. Niektóre zwierzęta, w przypadku niektórych zwierząt, światło pada od góry, w przypadku większości zwierząt pada od dołu. Zobaczmy teraz, jak działa taka rodopsyna w komórce. Po lewej stronie widzimy komórkę pręcikową, po prawej komórkę czopkową. W części zewnętrznej tych komórek są dyski i w tych dyskach jest umieszczona rodopsyna. Jest bardzo dużo tych rodopsyn, kilka milionów w pojedynczym dysku. I jedna cząsteczka rodopsyny, kiedy jest aktywowana kwantem światła, ulega zmianie, jej kształt ulega zmianie i staje się zdolna do aktywacji białka G, które z kolei aktywuje enzym, który z kolei wpływa na stężenie cząsteczek, w tym przypadku cykliczne GMP, oddziałujące z kanałem wapniowym i powodujące jego zamknięcie. Wtedy zmienia się prąd przepływający wzdłuż błony komórkowej i taka zmiana prądu dociera do mózgu. Po co jednak taki skomplikowany mechanizm? Czy niemożliwa byłaby bezpośrednia aktywacja kanału? Otóż ten mechanizm jest potrzebny po to, żeby dokonać wzmocnienia tego sygnału. Pojedyncza komórka, pojedyncza cząsteczka rodopsyny potrafi aktywować około 500 cząsteczek białka G, a z kolei pojedyncze białko G aktywuje około 500 cząsteczek enzymu, a więc mamy wzmocnienie 500 razy 500. I z kolei pojedyncza cząsteczka enzymu wpływa na stężenie tysięcy,
małych cząsteczek GMP, a więc mnożymy już przez kolejne tysiące. Także pojedynczy kwant światła, który ulega absorpcji w rodopsynie, potrafi wytworzyć prąd czynnościowy, który jest widziany przez mózg. I mamy przykładowe widma absorpcji rodopsyny i barwników, które są zawarte w komórkach czopkowych. Kolorem czarnym jest przedstawiona widmo absorpcji dla rodopsyny. Widzimy, że rodopsyna najchętniej absorbuje światło zielone. I inne barwniki, barwnik niebieski, czerwony i zielony, tak je nazywamy, chociaż jak widzimy, absorbują w troszkę innych zakresach promieniowania. I jeśli porównamy to z absorpcjami u innych zwierząt, zauważymy też pewne przesunięcia. A więc raczej powinniśmy je nazywać nie kolorami, ale od długości fal. Fale krótkie, średnie, czyli medium, i długie, long. Sercem rodopsyny jest retinal, tak samo jak w przypadku barwników, które służą nam do widzenia barwnego. Retinal ten występuje w konformacji 11 cis. Jest to właśnie ta konformacja przy węglu 11. I pod wpływem światła ulega przekształceniu na retinal całkowicie trans. Wszystkie wiązania podwójne występują w konformacji trans. Retinal jest związany kowalencyjnie z lizyną, jak widzimy, i światło nie powoduje odwiązania od lizyny, powoduje tylko zmianę jego kształtu. Zmiana kształtu w ograniczonej objętości rodopsyny powoduje z kolei rozepchnięcie helis, które są w pobliżu, i w ten sposób retinal zmienia kształt. Retinal zmienia kształt i rodopsyna zmienia kształt, stają się aktywną. Zobaczmy teraz otoczenie tego retinalu, jak retinal jest ułożony w rodopsynie. Zdzieramy teraz po kolei powłokę z rodopsyny, żeby dotrzeć do tego retinalu. Rodopsyna została pokolorowana jak poprzednio w kolorach helis, od niebieskiej do czerwonej, i widzimy już miejsce, gdzie przebywa retinal związany kowalencyjnie z lizyną. To jest część lizynowa, kończy się na azocie. I tu zaczyna się retinal w konformacji 11 cis. Tutaj mamy właśnie to wiązanie cis. Mimo że wnętrze jest bardzo hydrofobowe, to jednak występują tutaj pewne kwasy glutaminowe czy asparaginowe. Widzimy, tutaj zaznaczone są kolorem czerwonym, które wpływają na absorpcję, na maksimum absorpcji tego retinalu. Zobaczmy, ile miejsca przeznaczyła rodopsyna na związanie z retinalem. Widzimy, że bardzo niedużo. Retina praktycznie nie ma swobody ruchu w takiej rodopsynie. W związku z tym po zmianie konformacji przez retinal na całkowicie trans musi dojść do rozepchnięcia tych helis, a przynajmniej do zmiany miejsca ich położenia. Widzimy też, że występują tutaj inne reszty naładowane, które być może służą jako tak zwane przeciwiony do naszego naładowanego atomu azotu. Atom azotu jest protonowany i jak się sądzi, protonacja wymaga tak zwanego przeciwionu. Jest nim kwas asparaginowy 113. Widzimy, jest on ulokowany tutaj. I przypuszcza się, ponieważ nie znamy struktury aktywnej rodopsyny, że przeciwion zmienia się na kwas asparaginowy 181 przy zmianie konformacji retinalu. To oczywiście wymaga dalszych badań i sprawdzenia tego. W jaki sposób natomiast retinal może zmienić swoją konformację? Gdyby retinal był w roztworze, zmieniałby konformację pod wpływem światła bardzo prosto. Ulega przesunięciu pozostała część retinalu i wiązanie zmienia się z cis na trans. Ale czy to jest możliwe w ograniczonej przestrzeni? Otóż bardzo trudne. Jak widzieliśmy, jest bardzo mało tej przestrzeni w rodopsynie. Zaproponowano wobec tego tak zwany mechanizm Hula Twist, który polega na jednoczesnej rotacji sąsiadujących wiązań pojedynczego i podwójnego. Pod wpływem światła następuje rotacja tych wiązań i przesunięcie, właściwie można powiedzieć tunelowanie, atomu wodoru na drugą stronę. Kształt całego retinalu jest tylko nieznacznie zmieniony w stosunku do tego, co było poprzednio, a więc w stosunku do konformacji cis. Jak to się dzieje w przypadku retinalu? Otóż okazuje się,
analizując różne pochodne retinalu, że retinal 11 cis i retinal 9 cis izomeryzują do tego samego związku zwanego 10S cis, gdzie mamy wiązanie cis, ale jest to wiązanie pojedyncze. W związku z tym do zmiany tego wiązania nie jest potrzebna duża energia, a w szczególności energia kwantu światła. I zmiana tego wiązania, położenia tego wiązania pojedynczego cis następuje na drodze znów jednoczesnej rotacji dwóch wiązań, ale tym razem wiązań pojedynczych, więc jest to dużo łatwiejsze i nazywa się to mechanizmem BP. BP znaczy bicycle pedaling i rzeczywiście wygląda to jak pedałowanie na rowerze. Położenie wiązania pojedynczego przenosi się w obręb lizyny i tam pedałowanie ustaje, ponieważ w lizynie nie ma wiązań podwójnych. A tu już widzimy z góry, czyli od części cytoplazmatycznej, jak są ulokowane retinal w konformacji cis i retinal w konformacji trans. Widzimy, że żadne rewolucyjne zmiany w strukturze rodopsyny na pewno nie występują. Rodopsyna nie rozlatuje się, zmienia tylko nieznacznie swój kształt. Ale ta zmiana kształtu jest już wystarczająca do aktywacji białka G. Chciałbym teraz przedstawić Państwu pewien schemat zaczerpnięty z aneksu internetowego książki profesora Pieli zatytułowanej Idee chemii kwantowej na temat rodopsyny. Widzimy tu, jak poprzednio rodopsyna występuje w dyskach zewnętrznej części komórek pręcikowych. Widzimy schematycznie, rodopsyna składa się z 7 helis. W tym panelu po lewej stronie widzimy widok z góry. Zapalamy światło. Następuje aktywacja rodopsyny i rozejście się helis. Jak widzieliśmy z poprzedniego slajdu, takie rozejście na pewno nie ma miejsca. Zmiana struktury jest bardziej subtelna. Niemniej jednak ten schemat znakomicie obrazuje, co się dzieje w rodopsynie. Spójrzmy jeszcze raz, ponieważ dobrego nigdy za wiele. Tym razem proszę zwrócić uwagę na ten panel po lewej stronie, pokazujący widok z góry. Następuje rozejście się i częściowy obrót helis. Prawda? Dwie helisy się obróciły. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiemy, ponieważ nie znamy struktury aktywnej rodopsyny. Ale prowadzone są bardzo intensywne prace nad krystalizacją takiej aktywnej rodopsyny i być może niedługo zostaną uwieńczone powodzeniem. Okazuje się, że w pewnych bakteriach istnieje struktura bardzo podobna do rodopsyny, dlatego nazwano ją bakteriorodopsyną i jak widzimy składa się ona z 7 helis, które w dodatku są bardzo podobne i leżą w prawie tych samych miejscach, co helisy w rodopsynie. Na środkowym rysunku mamy widok z góry. Różnice dotyczą praktycznie tylko helisy 5 i 4. Czy zatem bakterie widzą światło? Otóż oczywiście nie widzą. Taka struktura służy im jako pompa protonowa. Bakterie, które posiadają taką cząsteczkę, są znajdowane w gorących źródłach solankowych. W związku z tym muszą być bardzo odporne na czynniki zewnętrzne i bakteriorodopsyna jest właśnie taką strukturą bardzo odporną. I jest ona niezbędna do przeżycia, dlatego że wypompowuje protony z wnętrza bakterii na zewnątrz. W związku z tym, że struktura ta jest tak trwała, trwają obecnie prace nad wykorzystaniem jej w przypadku pamięci komputerowych, bardzo gęsto upakowanych, gdzie wykorzystujemy nie tylko powierzchnię samej rodopsyny, ale też kilka warstw, a więc to może służyć jako model pamięci objętościowej dla komputerów. Zobaczmy też porównanie helisy siódmej. Przy helisie siódmej jest przyłączony retinal i to zarówno w rodopsynie, jak i bakteriorodopsynie. I widzimy, że część tego retinalu, najważniejsza część, znajduje się praktycznie w tym samym miejscu. Przy czym jest bardzo istotna różnica w przypadku bakteriorodopsyny. Retina znajduje się w konformacji trans, całkowicie trans i pod wpływem kwantu światła ulega przemieszczeniu, ulega izomeryzacji do stanu cis,
który jest stanem początkowym z kolei w rodopsynie. A więc ten sam efekt pochłanianie kwantu światła jest używany przez różne organizmy do bardzo różnych celów. W przypadku bakterii rodopsyny jako pompa, w naszym przypadku widzimy to światło. W skrócie przedstawię cykl widzenia. Pierwszym etapem, bardzo szybkim, jest etap fotochemiczny, gdzie retinal izomeryzuje. Jest to etap zachodzący w ciągu 200 femtosekund, a więc naprawdę bardzo szybki. Następne etapy, zmiany struktury samej rodopsyny, przesunięcia heli są oczywiście dużo wolniejsze. Trwają pikosekundy, nanosekundy, mikrosekundy, czy wreszcie milisekundy. Uzyskujemy stan meta 2 i dopiero w tym stanie meta 2 rodopsyna może aktywować białko G. Po upływie minut następuje oddysocjowanie retinalu i taka rodopsyna już jest nieaktywna, nie aktywuje białka G, czeka na retinal w formie CIS, żeby mogła rozpocząć kolejny cykl widzenia. I w skrócie kilka słów na temat energetyki tego procesu. Pierwszy etap, bardzo szybki, jest oczywiście najbardziej energetyczny, czyli pochłonięcie kwantu światła. I następnie w drodze przemian termicznych, przesuwania helis, następuje osiągnięcie stanu meta 1 i po związaniu białkiem G stanu meta 2 i następnie osiągnięcie stanu podstawowego przez oddysocjowanie retinalu. Rodopsyna wtedy nie nazywa się już rodopsyną, tylko opsyną. Niedawno, bo w roku 2003, odkryto, że rodopsyna izomeryzuje. Rodopsyna, a być może inne receptory GPCR izomeryzują i być może w tym stanie oddziałują również z białkami efektorowymi. Proszę zobaczyć, mamy tutaj rzędy dimerów tych rodopsyn. Na podstawie tych danych z mikroskopu sił atomowych otrzymano model atomowy, w jaki sposób te rodopsyny mogą być ułożone. Mamy tutaj pierwszy dimer ułożony poziomo, drugi dimer i po prawej stronie model powłokowy. I na modelu powłokowym widać, że te wszystkie rodopsyny, te cztery rodopsyny pokazane tutaj, oddziałują ze sobą dosyć silnie. A więc być może są również efektywne w tym stanie. Zrobiono też modelowanie. Jest to przykład modelu kompleksu dimeru rodopsyny z częścią alfa białka G. Widzimy, że obie rodopsyny intensywnie współdziałają ze sobą, wiążąc tą cząsteczkę. Widzimy, że helisa N końcowa białka G, części alfa białka G, wiąże się z rodopsyną. Rodopsyna niebieska oznacza rodopsynę nieaktywną, a więc która nie pochłonęła kwantu światła, ale modelowanie stwierdza, że może to być również rodopsyna aktywna. Natomiast koniecznie musi być aktywna, żeby otworzyć miejsce wiązania się helisy C końcowej białka G z rodopsyną. I po prawej stronie widok z góry na tą strukturę. Struktura białka G jest przezroczysta, żeby pokazać ułożenie rodopsyn znajdujących się pod spodem. Jak widać, istnieje bardzo dobre dopasowanie się białka G do dimeru rodopsyny. Jak wspomniałem, białko G składa się z kilku części. Część alfa, którą widzieliśmy poprzednio, oznaczone kolorem pomarańczowym, część beta i część gamma, a więc widzimy, że jest to bardzo duża cząsteczka. I okazuje się, że taka cząsteczka może oddziaływać z tetramerem rodopsyny. I być może tetramer również jest potrzebny do tego, żeby zakotwiczyć białko G w rodopsynie. Inne białka, na przykład arestyna, mogą się również wiązać z rodopsyną. Proszę zwrócić uwagę, arestyna ma dwa miejsca wiązania. Jedno po lewej, drugie po prawej stronie. I te miejsca wiązania są w odległości 3,8 nanometra. Z pomiarów mikroskopu sił atomowych wiemy, że dwie rodopsyny również znajdują się w odległości 3,8 nanometra. A więc prawdopodobnie dimer jest dimerem funkcjonalnym, który oddziałuje również cząsteczką arestyny. Arestyna, jak sama nazwa wskazuje, wprowadza areszt na rodopsynę,
Rodopsyna w tym stanie nie może już aktywować białka G. I jak widzimy po lewej stronie, jest to oddziaływanie z tetramerem. Tetramer wiąże dwie cząsteczki arestyny, które oddziałują również ze sobą i prawdopodobnie mogą sprzyjać tworzeniu większych struktur. Jeszcze bardzo dużo jest nieznane w przypadku rodopsyny. Poznajemy strukturę rodopsyny, wiemy coraz więcej na temat aktywacji tej rodopsyny. Jest to bardzo istotne, dlatego że rodopsyna służy nam jako wzorzec do budowy i działania receptorów GPCR, czyli sprzężonych z białkami G. Receptory te występują w bardzo dużych ilościach w naszym organizmie i służą do przekazywania różnorodnych bodźców, nie tylko wzrok, ale także węch, zapach, do oddziaływania na hormon stresu, jakim jest adrenalina. Wiążą się też z melatoniną, wiążą się także z substancjami, które traktujemy jako narkotyki, a więc z morfiną. I szacuje się, że około połowa leków, które są dostępne w aptekach, jest kierowana przeciwko receptorom GPCR. W związku z tym poznawanie szczegółów budowy i aktywacji samej rodopsyny jest dla nas tak bardzo istotne. Dziękuję Państwu za uwagę.